kto miał taki świetny plan, żeby przyjść tu, gdzie jest zimno i ciemno? Wiesz co, w zeszłym roku mniej więcej chyba też w grudniu nagrywaliśmy. Nie, było później, w połowie grudnia, bo to było po Bieszczadach. Ale był śnieg. Zimno w dupę. Ale nie ma śniegu. Nie ma śniegu, to co to w ogóle za zima? Ale mamy lodowisko. No świetnie. Wyborna informacja. Umiesz, czy to się nagrywa? Bo tu jest jakieś takie kliknięte i nie ma poziomów. Umiem. I to lepiej niż wszyscy myślą. Tak myślisz? No ogólnie to tak. Powiem ci, że to jest jedna z tych sytuacji, kiedy w oczach moich dzieci pojawiłem się jak superbohater. No weź załóż rolki, pokaż jak jedziesz. O, tata, pokaż na rolkach. Nie będziemy cię śmiać. A potem pokazałem te łodełki, łyżewki, jakieś bauery na jednej nodze, tu coś tam. I moje dzieci nagle tak... Szacun, tata, nie? No bez tych słów, ale widziałeś to w tych oczach, nie? No. Superhero. Także mam zamiar tu wziąć dzieci. W tym roku? Na ENCEK, a to nawet chyba w sobotę. No ja tu co roku jeżdżę na dzieciakami na łyżwach. Masz multisporta? Nie. Płacę ciężkie pieniądze za to, żeby móc sobie pojeździć na łyżwach. Jeszcze nawet łyżew nie mam. Powiem ci, byłem ostatnio w parku wodnym, bo potrzebowałem na saunę pójść. No. Wszędzie, gdzie poszedłem w tym roku na basen, sauna albo od czwartku do soboty, albo coś tam, albo zarezerwowana. I nigdzie nie ma, a w parku wodnym masz ich 8 czy 10, no. Nie? Więc normalnie jak na wyjście na basen kosztuje mnie 13 albo 16 zł. Tak, zapłaciłem stówkę. W parku wodnym zapłaciłem 60 chyba 2. A ja mam już taki rytuał, że może się walić, może się palić, po basenie ma być gorąca czekolada. Jak się dowiedziałem, że jest automat zepsuty na moim basenie, to sobie przyniosłem w termosie. Kurwa, idę tam do parku wodnego, wychodzę stamtąd, gorącą czekoladę poproszę, nie? A tam jest kawiarnia taka, 14 czy 16 zł i faktycznie wyjście wyszło stówkę, nie? I jeszcze najgorsze jest to, że mi dojebali tej bitej śmietany, tych pianek takich malutkich. Komu to potrzebne? Sama gorąca czekolada. Tak, może być z proszku zalana wodą, wszystko mi jedno. Po prostu ma być czekolada, dlatego teraz chodzisz na basen zabezpieczony. Nie ma to tamto. Z termosikiem. Ale bo my nie po to tutaj przyszliśmy. Pierwszy temat, o którym chciałbym porozmawiać, to Air Unit 3 pojawił się. Działa. 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 No, wiesz, to jest zaskoczenia, że to działa, bo produkty DJI na oku działają. No czasem jesteś beta testerem, nie? Ale i patrzcie, jaki kosior. Co to? A to jest ten AO3, co ci przyszedł? Nie. To nie jest ten jeszcze? Ja sobie go zbudowałem. A, to jest dzisiaj ten... go budowałem, miałem 40 minut. I ogólnie wygląda jak milion dolców. No, milion dolców minus te fajansiarskie czerwono-biało-szaro-pomarańczowo-brązowe kabelki, ale to się jeszcze poprawi. I myślę, że to jest pierwszy dron, w którym zrobię jeszcze czarne kable do zasilania. I czarnego XT30. To pewnie nie widać, bo jest ISO 12800. Wyobraźcie sobie naprawdę ładnego drona. O, na kurtce. I saturację podkręcisz. I najważniejsze, 3,5 cala. On się mieści z palcem w dupie poniżej 250 gramów teraz. I nagrywa w 4K. I pewnie śmigła będzie widać, bo jeszcze nie sprawdzałem tego, ale nie widać słupków. O! Także jaram się, będę miał mega, mega fajny, czysty build. No ciekawe, jak przede wszystkim właśnie czy śmigła będą wchodziły oraz jak z wibracjami, nie? To są dwie rzeczy, które mnie ciekawią, bo z tym może być problem. To se zmienię montaż kamery. To se coś wymyślę. Ja będę miał 3,5 cala, żadnej dodatkowej kamery. Teraz właśnie tu z ENCEK-u wyszedłem i też latałem między ludźmi, między dzieciakami na O3. Znaczy na O3. Na awacie. No. Nie ma się co dziwić, no to jest sprzęt, który jest pewny, tak? Ta pauza jest wyjątkowo przydatna. Kiedy dzieci tam się, wiesz, przegrupowują, krakowiaka, nie krakowiaka. I czekasz, a tak to już robi a ja tu cyk. Pauza. Ściągasz gogle i czekasz, nie? No, nie ściągnąłem akurat gogli, ale poczekałem po prostu w miejscu. Ten fakt tych 15 minut na baterii, gdzie w trybie normal, a latałem w trybie normal, bo po co se utrudniać między biegającymi 7-latkami? No. Po co? Po co? Osłonięte śmigło, wszystko bezpiecznie, szybko, przyjemnie, w dobrej jakości. Dziękuję. Czego chcieć więcej? Dlatego stworzyłeś teraz coś, czym możesz komuś zrobić krzywdę przy 3,5 cala. Chociaż to jest bardziej typu wyjście na rynek, żeby sobie podatać. To jest wyjście na rynek, tak. I to jest taki, to będzie taki mój Ultimate Cruiser. To jest takie ciche. No właśnie, to pamiętam. Tutaj bym polatał i to ludzie by w ogóle nie zwracali uwagi. Zastanawiam się w ogóle, czy LEDy mu montować, wiesz? Bo bym zamontował taki LED, żeby był widoczny jak choinka, a z drugiej strony... No widzisz, jarmark na rynku już rozłożony, słuchaj. Nice. O. Ale tam trzeba iść w tygodniu od rana.
Żeby śnieg napadał, co? Bo wiesz co, jest choinka super. Na rynku. Tu jest choinka już nawet przecież. Ale nie, to wciąż nie ma śniegu. Śnieg, nie? Kiedy śnieg? Czekaj, bo najbliższe z tego, co widzę, kilka dni, to się zapowiada wybornie. No. Czyli najbliższe 7 dni pochmurnie, a potem 2 dni deszczu. burza. Marzenia o śniegu legły w gruzach? Ale to sobie pojadę w góry po prostu. Aż tak? Potrzebuję śniegu. A ty jadę, ja wyszedł jadę. Beskid niski. A to nie to samo? Nie. Niektórych chcesz obrazić. Mavic 3. Zabrali mu oczko. I dodali 4. A teraz dołożyli 4. Dla niewtajemniczonych pojawił się Mavic 3 w wersji multispektralnej. Bzidal! Można sobie powiedzieć wprost koniec Fantoma 4, który był ostatnią platformą. Bardzo szybko przebiegasz w tematach. Chciałbym powiedzieć, że po prostu to jest dron wykorzystywany w rolnictwie, tak? Który potrafi pojrzeć ci na plony i pokazać, gdzie jest good, a gdzie not good. No jestem głównie tak, stosowany w rolnictwie, w nalotach fotogrametrycznych również, jeżeli chodzi właśnie o sprawdzenie nasadowienia czy lasów, po prostu wzrostu roślin, bo wykorzystuje się do mapy, NDVI się nazywa, a nie jak to się czyta w sumie. Robiłem teraz życie. Nie brzmisz jak specjalista, nie? Pomyślałem, może w tym odcinku w końcu coś wniesiesz do tego. Ale robiłem to. Ostatnim Fantomem, który był produkowany i sprzedawany do teraz, był właśnie ten multispektralny. Tak. Czyli przeniesienie kamery o tych możliwościach na platformę Mavic 3 mówi nam jedno. Koniec nowych baterii do Fantoma 4. Koniec kontrolerów do Fantoma 4. Koniec śmigieł do Fantoma 4. Koniec. Nara. Przechodzimy wszystko na składane konstrukcje. Drony przystosowane do tego, że w zasadzie jak chcesz wejść w serię Mavic 3, no to musisz kupić 4 drony różnego rodzaju Mavica 3 i masz drony dopiero do wszystkiego. Nie możesz sobie przełożyć kamery, patrz na to. No kiedyś ale mogłeś. W Fantomie też się nie dało. Ale w Mavicu 2 Pro mogłeś, na Mavica 2 Zoom, nie? Ale to nie było tak, że sobie przekładasz jak chcesz. To było to, że ja, mając śrubokręt i wiedząc, że wtyczki są takie same, mogłem. Ale to nie było klik, wyciągasz klik, wkładasz. To nie tak, że było to proste. To było po prostu wykonalne w polowych warunkach. No i to co nasz konkurent największy czy znasz, a DJI, Autel, który wypuścił... Tego się wyda, że nam płacą. Ocieplamy wizerunek Autela, bo mieli wymienne kamery. Nie, bo nasz konkurent. A gdzie masz koszulkę? Gdzie masz identyfikator DJI? Marketing team? Na bajtka, kurwa. Z tyłu od wewnętrznej strony. Dokładnie. Ale, ja myślę, że płynnie teraz trzeba przejść do tematu numer 3. 9 minut, ładnie. Szybko pójdzie ten odcinek, bo zimno. Karol. Drony FPV podrożały. Fakt, że wraz ze wzrostem cen definitywnie idzie wzrost jakości. Kiedyś to było tak, że nie wiadomo co dostaniesz. Dostawałeś drona, potrafił nie działać od razu z paczki. iFlight. Teraz nie jest już tak źle. Nawet właśnie ten iFlight potrafi zrobić drona, który wygląda jak milion dolców, być spasowany jak milion dolców, opisany wszystkimi etykietkami z dobrą instrukcją obsługi. Mówię o Nazgulu Evoque. F5. Ten, co ma te zielone LEDy przeprowadzone przez boki i przez ramiona. I ma LEDy w silnikach w ogóle pod spodem. Wszystko się świeci, wszystko w każdym razie jest takie ładne, takie gotowe pod klienta, no DJI nie ukrywając, który potrzebuje włączyć, zgodnie z instrukcją kliknąć i latać. Tak jak ja tak potrzebuję. Pojawiło się miejsce na rynku dla taniego gracza. I to miejsce zostało wypełnione. I to firmą, która mnie całkowicie zaskoczyła cenami. Mowa o Darwin FPV. Ja ci powiem tak, oni mówią, że zamówienia tam wysyłają od kilkuset dolców, co myślę, wiesz, no to jest półtora marka 5, 800 dolców na przykład, nie? 16 dronów zamówiłem, 16 sztuk. Fakt, że to są, wiesz, tanie, kiepskie drony, to nie będą dobre drony, ale ja chyba w sklepie utworzę po prostu kategorię drony niskiej jakości. Trójcalówka, bez baterii, sam goły dron, będzie potrafił kosztować $70. Nawet licząc to razy dolar, razy 1,23% VAT i razy 1,1, bo cło dokładają i paczkę jeszcze opłacasz, nie? To wyjdzie 500 zł. Za drona. Ready to fly. Plug and play. Plug your receiver and play. Ciekawe. 500 zł, to w tym momencie łupy od Beta FPV są u mnie w sklepie droższe, a nie zarabiam na nich milionów. Bo Beta ci płaci inaczej, wiem o tym. No. Wysyłają Chinkę raz na jakiś czas. W delegację do Polski. Nie, dostałem ten, koszulkę i statuetkę. Właśnie. No
Dziękuję, dostaję statuetkę i teraz... No, Brand dobra. Ambassador. A jesteś ambasadorem jakiejś marki poza DJ? No ty nie. Jesteś niepisany. My jesteśmy te, zakałe, czarne owce. Jak się w tytule da DJ, ktoś tam tego nazwa mówi, kurwa, znowu, no. Nie? Weźcie, może lepiej, nic nie mówcie. Drony niskiej jakości. Ale bo to trzeba będzie jasno opisać. Gwarancja, dobramy i się nie znamy. Po prostu. Gwarancja na odpalenie. Czy odpalamy każdego, nagrywamy filmik, że działał, plombujemy każdą śrubkę, plomba zerwana, nie obchodzi mnie, czy pan to nachuchał, tą plombę jest i spadła. Plomby nie ma gwarancji, nie? To musi być dwustronna umowa między sprzedawcą i klientem. Ja ci sprzedaję gówno, a ty się nie zwracasz z pretensjami. Tak, wiesz, że kupujesz drona w cenie kompletu silników. W ogóle, tam są silniki po 6 dolarów? Po 5 dolarów? Są takie i droższe, ale do jednego konkretnego drona, silniki 3S, w ogóle, dużo będą mówić w ogóle, nie? Ale mają drona na Walksnailu, wyobraź sobie. Cine Ape 25 z VTX-em Walksnail, z tym małym 1S, ma konkurować z dronem typu CineLog 25. Tylko, że ten na Walksnailu z bateriami i z Express LRS-em będzie kosztował w granicach 1,5 klocka. Ciekawe. Golas Gap RC bez odbiornika i bez baterii by kosztował z dwójkę, 200. Ciekaw jestem naprawdę. To jest minus 40%. Miałem, wydałem w konkursie, został zgubiony. Albert wygrał. I Albert poleciał i nie wrócił. No, zdarza się. I mają tego Halka jeszcze. Tego drona wodoodporne. Wodoodporny, tak się mówi? No wodoodporny, jeżeli się nie boi wody, to wodoodporny. On może lądować w wodzie i z niej startować. To jest to, co ci wysyłałem ostatnio, takie fajne. Tak, ja to widziałem, no i to jest właśnie Darwin FPV. Tak? To jest jedyne, co bym chciał powiedzieć, szczerze, naprawdę. No tylko musisz jeszcze gogle analogowe. Ale tu można w ogóle go, wiesz, submerge i on zrobi... No. Odwróci się, startujesz. Ale to jest najfajniejsze, tak po prostu tak, wiesz, tak ludzie sobie patrzą, tu ktoś na drodze, tak dobrze. Chlub do wody i wszyscy, a dobrze mu tak, nie? I wąsa poprawi, zagryzie kiełbasą, no dobrze właśnie, mu tak. No właśnie, o to mi chodzi tylko i wyłącznie. Ale wrzut, do góry i jazda dalej, nie? Helena, widziałaś to? Ogólnie spoko, ogólnie no jestem w ciężkim szoku, jak ta marka, znaczy ja... Oni muszą kraść te części, wiesz, po prostu z fabryki. Się nie może opłacać. Chyba musisz wziąć ten silnik kiedyś zamówić, po prostu go podpiąć i zmierzyć ale czas. Ale ja zamówiłem paczkę zmierzyć dronów. Czas. Ale zmierzyć czas, ile będzie chodził jeden silnik. Bez przerwy. Ale nie, to ty, to ty. Nie mam tyle czasu. Nie, bo to, są przecież tysiące godzin, to są takie... Czas takiego silnika, bez żadnych, wiesz... Silnika za 6 dolarów? No. Tysiące, myślisz? Ale to są, no... Jeśli serio? Mówimy o bezszczotkowym, trójfazowym outrunnerze, jesteś instruktorem, to chyba wiesz, o czym mówię. Tak, wiem. No, no to będą pewnie, no przynajmniej grube setki, a pewnie tysiące. W obciążeniu te silniki się nie psują. Trzeba je mechanicznie zepsuć, żeby się zepsuły. Nigdy mi się nie zepsuł silnik w sytuacji innej niż pierdolność nim o beton. Okej, no chyba, że Happy Model wypadł magnes, nie? No to się po prostu zdarza, kontrola jakości jest jaka jest. Happy Model tak ma. Happy jest happy, i nie? Trzeba z tym żyć po prostu i też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Nie podlega gwarancji. Trzeba to akceptować w momencie zakupu tego drona i tyle, no. I tu po prostu chodzi o to, że jeśli przyjdzie faktycznie klient... Zmiana kierunku? Nie, zapraszają do wyjścia. A, wypad. Następki. Tu po prostu chodzi o to, że znów będą zestawy, gdzie kupisz drona, gogle, radio, ładowarkę i wszystko gotowe do lotu, baterie, tak sporo poniżej 2000. Znaczy sporo, no 1.8, 1.7, idę w to. Fajnie. Żeby to przede wszystkim latało, tak jak mówisz, po wyjęciu z pudełka, jak to będzie latać? To będzie moja walka z inflacją. Ode mnie dla was. Tak to się robi? Nie, czy? No, jakoś taki ten gest. A to musiał być medalik jeszcze, nie? Tak. Kończymy, no. Spoko. Ogólnie fajne tematy. Znowu się dużo dzieje. Ja to bym sobie, wiesz co, oblatał tego drona. Chyba bateria mi trochę zimna się zrobiła. No. Ale chyba zobaczę, jak to lata. I wrzucimy na koniec odcinka. O. No. To Karol drony wynajmuje, Przemysław drony sprzedaje. Już niedługo nawet tanie. A teraz pójdź sobie, jak to lata. A tymczasem do następnego. Na razie.
Ty znowu nie ten guzik naciskasz. Ale uję. Oh.